Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie z warsztatu Pawła Twardowskiego. Paweł Twardowski ostatnio bardzo się napocił, żeby ten traktor wyglądał już w tej chwili jak wygląda. Chociaż oczywiście dla niektórych może to być zdziwienie, że my to nazywamy traktorem, ale traktor to serce, silnik, to przekładnie, to najpierw sprzęgło, skrzynia przekładniowa, zwolnice i dzisiaj możemy powiedzieć, że ta część mechaniczna jest ukończona, bo traktor przenosi napęd, a jak gra, to posłuchajcie sami. Zostało jeszcze wprawdzie parę drobiazgów, kilka uszczelnień, bo wiadomo, że to nie wszystko tak od razu złoto jest, że się świeci. I możemy powiedzieć, że po kilku usprawnieniach będzie już jak igła i zbliżamy się do końcowego etapu naszego remontu. Posłuchajcie sami. Silnik pracuje, silnik przekazuje napęd. Zaraz będziecie mogli zobaczyć to na wałku. Panie Pawle, co było największą trudnością w tym kolejnym znaczącym etapie od mojego ostatniego pobytu tutaj? Oj, no teraz się trochę powdarzało, bo mieliśmy szereg dużych komplikacji, w sensie, żeby spasować nowe części, ale o tym wszystkim za chwileczkę będę opowiadał, także zdradzę wszystkie szczegóły, co mnie po drodze spotkało, z czym się borykałem i co sprawiło mi największą trudność. Także już teraz zachęcam do oglądania dalszych... A wy obejrzycie, jak to wszystko działa. Jak widzieliście, drodzy widzowie, uroczyste odpalenie ciągnika przez pana Karola nastąpiło, ale zanim oczywiście do tego doszło, musiałem się borykać z wieloma małymi, większymi problemami. Zaczęło się od tego, że zaraz po zalaniu skrzyni biegowolejem już pojawiły się jakieś pierwsze wycieki spod czujnika impulsów, ale to akurat był najmniejszy problem, także te wszystkie rzeczy się udało mi poeliminować. Natomiast za chwileczkę przejdziemy do oka ciągnika i pokażę Wam, że wszystkie te układy, nad którymi pracowałem we wcześniejszych odcinkach, wszystko to funkcjonuje. Także już teraz zapraszam Was do takiego obejścia dookoła ciągnika i zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wszystko funkcjonuje. W poprzednim odcinku pracowałem nad odbudową układu pneumatycznego i to wszystko było, że tak powiem, przygotowane i uszykowane. Natomiast no, ciężko było zweryfikować prawidłowość funkcjonowania układu, jeśli nie zapaliliśmy ciągnik. Teraz już silnik, jak widzicie, zapala. Mam skompletowaną sprężarkę, zrobiony napęd tej sprężarki. Także za chwileczkę przejdziemy do tyłu i pokażę Wam, że te hamulce w naszym ciągniku funkcjonują prawidłowo. Nasz układ pneumatyczny jest już kompletny, jest w pełni zbudowany, no i zobaczcie, to wszystko funkcjonuje, zawsze się obzywa, także to jest wszystko ok. Natomiast jeśli dokonujecie przeróbki na dwuobwodową instalację pneumatyczną, jest jeszcze jeden warunek, żeby ta instalacja prawidłowo funkcjonowała. Mianowicie trzeba podnieść ciśnienie na zaworze regulacyjnym do 8 bar. W przeciwnym razie przy zbyt niskim ciśnieniu zawór, ten, który mamy z tyłu zamontowany, będzie odczytywał to jako uszkodzenie instalacji i prawidłowo ten obwód po prostu nie będzie funkcjonował, dlatego tutaj trzeba dokonać tej drobnej korekty. Ja jeszcze dodatkowo będę musiał się zastanowić nad blokowaniem tego zaworu z tyłu, gdyż teraz, jak się okazało, to nie jest to chyba najtrafniejsze miejsce, ale poczekam, aż przyjdzie kabina i wówczas pomyślę, żeby to zamontować w taki sposób, żeby to z niczym nie kolidowało, a za chwileczkę przejdziemy do kolejnego podzespołu i pokażę Wam, że to wszystko w naszym ciągniku funkcjonuje i działa prawidłowo.
Jak widzieliście, nasz WOM po modernizacji i wymianie go na wersję sześciotaczkową funkcjonuje prawidłowo, także na pewno uda nam się ten ciągnik samować, a za chwileczkę pokażę Wam, że również podnośnik już funkcjonuje i działa prawidłowo. Podnośnik w naszym Xusie, jak mogliście zauważyć, też działa prawidłowo, cały układ hydrauliczny jest już połączony i wszystko to funkcjonuje tak jak należy. A w kolejnym odcinku będę się zajmował rozbudową układu hydraulicznego, tak by wyprowadzić tutaj jeszcze dodatkową parę wyjść hydraulicznych. Dlatego już teraz zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych naszych odcinków z remontu Xusa Deluxe. Ja się z Wami żegnam, nie zapomnijcie o lajkowaniu i komentowaniu i subskrybowaniu naszego kanału. A za chwileczkę będzie rarytas dla tych, którzy są zakochani w dźwięku Xusa. Odpalimy ciągnik i będziecie mogli posłuchać, jak równo pracuje nasz silnik.